Chwała Bogu, że jest dla nas nadzieja, chociaż pracy jest bardzo dużo. W sumie by trzeba było wiedzieć, od czego zaczynać zawsze pracę z nami, bo my się dostajemy pośród Boży lud i po jakimś czasie każdy sam sobie myśli, co z sobą będzie robił i zaczyna się wielki kłopot. W sumie mało kto się poddaje głoszonemu Słowu Bożemu. Większość sobie ustala własny sposób życia w chrześcijaństwie. I to, co się podoba, to weźmie, co się nie podoba, nie weźmie. Nie widziałem jeszcze, żeby tak się wychowywały dzieci i co by z nich co dobrego wyrosło. Skoro w ciele to nic dobrego nie wyjdzie z tego, to tym bardziej w duchowych wartościach nie może nic dobrego z tego wyjść. Człowiek, który się nawraca, musi się uczyć, jak żyć z Bogiem i musi widzieć starszych, jak żyją z Bogiem. Jeśli nie widzi, to niech ich nie naśladuje. Nie ma co naśladować głupoty, trzeba naśladować mądrość. Mądry człowiek chodzi z Bogiem, bo wie, że jedynie w ten sposób może doświadczyć chodzenia z kimś, kto jest święty, czysty, doskonały, nigdy nie zgrzeszy, nigdy nie pójdzie na układ ze światem, nigdy nie będzie pożądał rzeczy tego świata, ani też nie będzie namawiał do tego, żeby w tym świecie sobie wić fajne gniazdka. On dalej się trzyma swego słowa, on powiedział, że jego słowo sądzić nas będzie, więc jego słowo będzie zawsze takie samo, do końca, niezmienione. I teraz jak tutaj osiągnąć z nami to, żeby każdy zdawał sobie sprawę, że to jest odpowiedzialność przed Bogiem, przed człowiekiem też, ale głównie przed Bogiem, jak wykorzystujemy czas, który On nam podarował, kiedy nas nawrócił i kiedy dał nam słowo swoje, abyśmy uczyli się tego słowa. Jezus mówi, kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. A tutaj mamy wielki rozgardiasz co do życia, co do postępowania. Ciężko jest złamać stare, utarte szlaki dzikiego drzewa. Bo to jest dzikie drzewo. Tam nie ma owocu Chrystusa, tam nie ma uniżenia Chrystusa, tam jest hardość, tam jest twardość starego charakteru, tam jest upartość, zawziętość. Nie zmieni się. Nie z powodu ciebie człowieku się zmienia, więc nie zmienisz się nigdy. Jeśli człowiek nie może na ciebie wpłynąć, żebyś się zmienił czy zmieniła, tym bardziej Bóg na ciebie nie wpłynie, bo jeśli nie może wpłynąć ktoś, kogo widzisz, nie wpłynie ten, którego nie widzisz. Ludzie mówią, Bóg mi powie, to wtedy zrobię. Nie zrobisz. Jeśli człowiek ci mówi dobrze i nie robisz, tym bardziej nie zrobisz to, co chce Bóg, bo Bóg chce jeszcze więcej. Bóg nie ma układów, w ogóle nie ma. My ludzie mamy gdzieś, bo litujemy się po ludzku i chcemy coś zmiękczyć. Bóg nie. Bóg jest stały. A więc teraz cała sprawa, jak długo człowiek musi być chrześcijaninem czy chrześcijanką, żeby zrozumieć to. Nawet w świecie ludzie wiedzą, że dom się buduje w porządku jakimś, w uporządkowaniu. Nie robi się na końcu fundamentów. Najpierw buduje, a później się dopiero fundament pod dom stawia. Nie, robi się fundament. Chodzi o to, żeby każdy budował na Chrystusie i każdy uczył się tego, jak stawiać to, co wieczne na Chrystusie, aby być porządnym, posłusznym uczniem Jezusa Chrystusa. Wiemy dobrze, że nasze ja będzie w konflikcie z Duchem Świętym. Wiemy czy nie wiemy? Czy coś z tego wyciągamy, jakieś wnioski w naszym postępowaniu chrześcijańskim, żeby ciało nie górowało nad Duchem Bożym? Czy pozwalamy ciału na to, żeby ono kierowało, panowało, rządziło. Później człowiek słucha coraz bardziej kazania i myśli sobie, to przecież nie ma szansy. To się nie może udać. A dlaczego? Dlatego, że człowiek od początkowych tych prostych rzeczy już nie robił tego, co mówi Słowo Boże.
Zamiast robić dokładnie to, co Słowo Boże mówi, człowiek sobie robił po swojemu, a później, kiedy słyszy dalsze instrukcje, to mówi, to przecież jest nierealne, to jest niemożliwe. Tylko dlatego, że człowiek od początku nie praktykuje tego słowa, które słyszy. Słucha dalej. Im dalej słucha, tym bardziej uważa, że to jest niemożliwe. I później rosną niedowiarkowie. Słuchają, ale i tak wiedzą, że to nie da rady, a więc już nie robią nawet tego. Nie słuchają tak, żeby to robić. Słuchają, żeby słuchać i tyle. Tak Żydzi kiedyś słuchali Boga. Tak samo dokładnie. Przychodzili, żeby Go wysłuchać, ale nie to, żeby Go słuchać i żyć tym słowem, które On mówi. My mamy tą samą tendencję jako ludzie, bo przecież oni też są ludźmi, nie jakimiś innymi, też urodzonymi z Adama i Ewy. Mamy tą samą tendencję, słuchać i nie słuchać. Tak chodzili za Jezusem i słuchali Go i nie słuchali. On jedno, a oni drugie. Pan Jezus o tym, że musi umrzeć, a Piotr, że po co? On zna lepsze wyjście. A więc sprawa jest na tyle ważna, że człowiek musi patrzeć, czy już od pierwszych nauk biblijnych, czy ja mam to w swoim życiu? Czy moje grzechy zostały ze mnie zdjęte? Czy ja nadal w nich żyję? Czy nowe życie może swobodnie się rozwijać, bo nie jest obciążone starym przekleństwem? Czy nowe życie musi stale dźwigać to przekleństwo starego człowieka na sobie i znosić to utrapienie z tym starym człowiekiem, który chce żyć po swojemu, nie inaczej jak po swojemu. Ale wystarczy, żeby obrócić całą sytuację i każdego z nas postawić z przodu i zobaczyć, co ten człowiek zrobi w zgromadzeniu. Co ten człowiek zrobi? Czego będzie nauczać? W którym kierunku będzie prowadzić innych? Wtedy zobaczymy, co ten człowiek nosi w swoim sercu. I Bóg pozwala nam na pewne działania, na pewną władzę nad pewnymi rzeczami, żebyśmy sami zobaczyli, do czego byśmy doprowadzili innych w ten sposób, żyjąc i w ten sposób ich nauczając. Jeden by się złościł na wszystkich, drugi by pobłażał. Mało by było ludzi, którzy byliby w stanie znieść to i starać się w taki sposób, jaki jest miły Bogu, pomóc tym, wśród których przebywają, aby wydostali się ze zła i byli przed Bogiem w czystości, chodzili oczyszczeni krwią Jezusa. Takimi właśnie ludźmi byli apostołowie, uczniowie Chrystusa, którym zależało na tym, żeby Kościół był w czystości, chodził w czystości, w nieskalaności. Którzy troszczyli się o te najmniejsze rzeczy, żeby one były uporządkowane. Mówiliśmy sobie w czwartek, że jeśli w domach naszych jest kłopot, to ten kłopot będziemy przynosić do zboru i ten kłopot będziemy wnosić w nasze kazania, w nasze słuchania. I to będzie cały czas skażone, bo od początku to nie jest prawidłowo postawione. Jeśli w swoim domu nie umiemy chodzić w niewinności serca, nie będziemy umieli chodzić w niewinności serca w zborze, w kościele, ani też nie będziemy umieli uczyć innych niewinności serca, ponieważ nie jesteśmy nauczeni niewinności serca, jesteśmy nauczeni samowoli, lekkomyślności, tracenia czasu, gubienia czasu Bożego. Nic nam nie pomoże, to wykupujcie czas, gdyż my nie widzimy potrzeby nawet po prostu, bo nam nie zależy tak bardzo na tym, żeby ten czas tak z Bogiem spędzać. Mamy wiele planów, a Bóg jakoś tam w końcu trochę dostanie od nas. Widzicie, często rodzice mają dzieci i później co ci rodzice uczą te dzieci? Bardzo często to, co sami umieją, co potrafią, czym się zajmują. Jak mogą nauczyć czegoś, czego sami nie potrafią? Nawet dziecko jest w stanie rozeznać to, czy rodzic żyje tym, co mówi do niego, czy też nie. Czy rodzic w ogóle wie, co to znaczy, to, co mówi.
I bardzo szybko dzieci, rozpracowując rodziców, nie robią tego, co rodzice mówią, bo i tak wiedzą, że rodzice sami tym nie żyją, a więc tu chodzi tylko o to, żeby mówić, ale tak nie trzeba żyć. A więc zacznijmy od spraw małych. Jak wyglądają nasze chwile, nasze sekundy, nasze minuty w codzienności? Nie mówię o sprawach wielkich, godzinach spędzanych z Bogiem. Przecież każda sekunda stanie przed Bogiem z nami. Każda najmniejsza chwila stanie z nami. I ona powie o tym, jacy byliśmy, czy należeliśmy do Boga z serca, czy należeliśmy z litery. Czy to, co robiliśmy, to było chęć oddania Mu chwały za Jego Syna, który położył życie za nas, czy to było tylko coś, co jest dodatkiem do naszego życia. Wiecie, sama ofiara Jezusa jest tak potężna, tak fascynująca, że ona nie powinna już nam dać możliwości myśleć po światowemu. Ta ofiara na krzyżu powinna tak zająć nasz umysł i serce, że nie powinniśmy umieć inaczej myśleć, jak tylko poprzez tę ofiarę o wszystkim, co napotkamy, gdyż Boży Syn umarł za nas na krzyżu. Ta ofiara powinna się stać tak wielka dla nas, że ona nie powinna nam pozwolić ani mówić, ani myśleć, ani żyć poza nią. Bo taka też jest. I Bóg mówi, jeśli ktoś za pospolitą sobie uzna tę ofiarę, tego Bóg skaże. Rozumiemy to? To są początki. Jeśli te początki nie będą prawidłowo, to później nic więcej się dobrego nie osiągnie w życiu człowieka. Jeśli człowiek już od początku lekceważy ofiarę Bożego Syna w swoim codziennym, cosekundowym życiu, tego człowieka nie nauczysz więcej niczego dobrego. To będzie człowiek rozchwiany. Raz będzie u góry, raz na dole. Raz będzie zadowolony, raz będzie zniechęcony. Cały czas będzie rozchwiany, ponieważ nie ma podstawy prawidłowej. Nie skończyło się stare życie. Jak więc ma wyglądać nowe życie? Jeśli sprawy starego życia nie są rozliczone, jak ma być realizowane nowe życie? Jeśli byś chodził z długami cały czas, jak ktoś może powiedzieć, że ty jesteś wolnym człowiekiem? Nic nikomu winni nie bądźcie. Co to znaczy? To jest uwolnienie nas od wszelkich długów naszych. Prócz miłości wzajemnej. A więc to jest nałożenie na nas nowych obowiązków, które Bóg chce mieć pośród wszystkich swoich dzieci. Jak więc wygląda nowy obowiązek w nas, dzieciach Bożych? Bo to jest Ojciec, który mówi, dzieci moje, miłujcie się nawzajem. Ja was zrodziłem w miłości, jestem Bogiem, który jest miłością. Jak wygląda to? Zobaczcie, że jeśli nie jest rozliczone dzieciństwo u diabła, nie będzie dzieciństwa u Boga. Nie będzie miłości, dopóki nie skończyło się nienawiść, nie skończyła się samowola, nie skończyło się chodzenie własnymi, prywatnymi drogami. Nie będzie jednej drogi przez ciało Chrystusa. Cały czas będzie człowiek ciągnął za sobą te kule starego życia. Cały czas będzie chodzić w sposób nie taki, jaki chce Bóg. Dlatego, że stare życie nie zostało zakończone na krzyżu. I tam, gdzie apostołowie widzieli, że stare życie nie zostało na krzyżu, powiedzieli, nie chcemy znać niczego innego między wami, jak tylko krzyż Chrystusa, ponieważ wy dalej nie pójdziecie. Jakbyśmy mówili dalej, to byście tylko patrzyli na nas wielkimi oczami i myśleli sobie, o co temu człowiekowi chodzi, my i tak już bardzo dużo robimy w tym chrześcijaństwie. Jak tak myślisz, to znaczy, że jeszcze krzyż nie wykonał zadania w tobie. Jeśli krzyż wykonał zadanie w tobie, to już żadne zadanie nie jest zbyt wielkie. Bo wszystko jest już możliwe. Wszystko się otworzyło w Chrystusie. Diabeł wie, że człowieka nie trzeba podejść w ten sposób, że no ty musisz bluźnić Jezusowi, ty musisz mu złorzeczyć, ty musisz po prostu robić jakieś takie obrzydliwe rzeczy, żeby
okazać, że ty go nie kochasz. Nie. Co wystarczy robić? Być mu nieposłusznym. Diabeł wie, że nieposłuszeństwo jest tym samym, co czary. Wystarczy być nieposłusznym. Nie słuchać go. Jeśli uda się to diabłu, żeby człowiek nie słuchał się Jezusa, żeby zajął się swoim życiem w taki sposób, jak sam myśli. Zwróciliście na to uwagę, że olbrzymia większość ludzi żyje tak, jak sami myślą, a nie jak myśli Chrystus? Zobaczyliście to w chrześcijanach, że oni żyją po swojemu i czują się bezpieczni? Widzicie, że to jest oszukanie, zwiedzenie, które ma ogarnąć coraz więcej ludzi? Jakie to jest? Nie miłują prawdy. Bóg sam ześle na nich obłęd, żeby wierzyli kłamstwu. Diabeł ich weźmie, zgarnie, bo Bóg ich wyda. Tych ludzi, którzy nie miłują prawdy, wyda. Wystarczy, że nie chcesz żyć słowami Jezusa, ponieważ ty masz własną wizję życia. I sprzeczasz się z Jezusem, chociaż on mówi jedno, ty robisz drugie. Im dłużej to robisz i nie widzisz w tym niczego specjalnie złego, tym łatwiej przemieścisz się w kierunku diabła. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Nie chodzi, że wygląda człowiek na złego chrześcijanina, takiego, który no, głupie żarty opowiada, czy inne rzeczy. Myślę, że faryzeusze nie wyglądali na złych wyznawców Boga. Frędzle modlitewne ich świadczyły, że wiele się modlą, wiele starają się o to. Pościli, święta wszystkie obchodzili, dziesięcinę z wszystkiego oddawali. A mimo wszystko ojcem ich był diabeł. Jak myślisz, czy dzisiaj jest to też możliwe? Niestety tak. Wystarczy być tak jak oni. Mieć własną sprawiedliwość. I z tej własnej sprawiedliwości czerpać własne zadowolenie. Albo widzieć sprawiedliwość, którą jest Chrystus. I widzieć, jak mi nie dostaje. I widzieć, jak go potrzebuję. I wzdychać do niego. I szukać jego. Potrzebować go w każdej sekundzie życia. O to chodzi. To jest, kiedy początek jest prawidłowy, wtedy człowiek wie, że bez Jezusa nic nie zrobi. Ale z Jezusem zrobi wszystko, co jest miłe Ojcu. I człowiek potrzebuje Jezusa. Nie chce mieć prywatnego życia. Gdyby ludzie dzisiaj naśladowali ciebie, mnie, gdzie by zaszli? Gdzie doszliby ci ludzie? Czy to byłby Chrystus? Czy mądry chrześcijanin, mądra chrześcijanka, którzy nauczyli się manewrować między słowami Biblii? Kto by urósł, patrząc na nas? Często narzekamy może, że dzieci się słabo nawracają. Na jakiej podstawie mają się nawrócić? Co takiego widzą? Czy widzą życie oddane Chrystusowi? Czy literze? Czego mógł się nauczyć Saul z Tarsu? Że gotów był zabijać innych, którzy żyli pięknie, ale niezgodnie z literą uznano. Można się śmiać z innych, nie widząc, że samemu się brnie w jeszcze gorsze zło. To, co mówiliśmy, Bóg patrzy na nas, czy widzimy, czy my jesteśmy ochotni, żeby zobaczyć to oczami Boga, co się dzieje dzisiaj na ziemi, żeby chcieć wziąć udział w tej sprawie Bożej. Jak zrobić, żeby ludzie nie żyli w oszukaniu, żeby ludzie żyli w światłości oblicza Bożego.
I kiedy docierasz do tego, zaczynasz patrzeć i zaczynasz rozumieć coraz bardziej, że ludzie po prostu początki nie mają uporządkowane. Fundament ich codziennego życia nie jest porządny. To nie jest Chrystus, to jest ich religia. I budowanie na tym fundamencie to jest budowanie na piachu. Następne elementy nic innego nie zrobią, jak tylko w doświadczeniach spowodują jeszcze większy rumor upadku. Jeszcze większe szyderstwo władz ciemności. Czy już umarłeś? Umarłaś. Dla sposobu myślenia, jak myśli ten świat, dla sposobu życia, jak żyje ten świat, dla sposobu mówienia, jak mówi ten świat. Czy już nie jest mamona priorytetem, ale wszechmogący, święty Bóg, który stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne, niewidzialne. Zobaczmy, co Pan Jezus tu chce nauczyć w tym 13 rozdziale Ewangelii Mateusza od 36 wiersza. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo konkolu na roli. A on odpowiadając, rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Widzicie, Pan Jezus zrobił pewną rzecz. On nie zrobił tego, co spodziewaliby się uczeni w Piśmie. On nie powiedział, że tych, którzy nie znają litery, zbierzcie wszystkich, którzy nie znają litery i wyrzućcie ich precz. A tych, którzy znają literę, zostawcie ze mną. On mówi zupełnie o czymś innym. On mówi o tych, którzy czynią nieprawość. On mówi o życiu tych ludzi, którzy żyją wbrew Jego słowu. Którzy żyją po swojemu i nie widzą nawet, że czynią coś złego. Zobaczcie, jakie ostrzeżenie płynie na nas. Powiedzcie, ilu ludzi, czytając to słowo, jest w wielkim doświadczeniu. Panie, pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Że jeden z nich zdradzi go. Panie, kto to jest? Następuje poruszenie między nimi. A tutaj można czytać sobie i przejść, i pójść dalej. Czy jesteś poruszony tym? I sprawdza swoje życie. Czy ja przypadkiem nie żyję w nieprawości jakiejś? Czy ja nie czynię czegoś wbrew Tobie, Panie Jezu, i żyję sobie dalej? A Ty powiedziałeś, że kiedy wrócisz, to wszelką nieprawość każesz zebrać i wyrzucić precz. Czy w moim życiu jest wszystko w porządku? I wtedy się zaczyna to słowo. Kto się oczyszcza, ten będzie z Nim. A kto się brudzi, tego nie będzie z Nim. A więc człowiek może oczyszczać się, mieć świadomość pozbywania się brudów, albo mieć świadomość, to nie jest takie złe. Są gorsi ode mnie. A więc słowo, kiedy Jezus mówi, jest bardzo poważne, chociaż to jest taka prosta opowieść, ale jakaż powaga się w tym mieście, bo On mówi, kto nie wejdzie do Jego wieczności. Że chociaż ci ludzie będą tam, będą słyszeli Słowo Boże, oni nie wejdą, dlatego że nie żyją tym Słowem. Żyją wbrew temu Słowu. Ale też mówi o tych, którzy żyją tym Słowem i dzięki temu On mówi, jaśnieją blaskiem Jego życia w sobie. I On mówi, że ci będą w Jego Królestwie. Czy postrzegasz jakąś nieprawość w swoim życiu?
Coś, o czym wiesz, że jest wbrew temu, co mówi Pan Jezus. A mimo to zgadzasz się z tą nieprawością. I nie mówimy już nawet tyle, czy kradniesz, czy zabijasz, czy kłamiesz. Czy jesteś samowolny, samowolna, obłudna, obłudna, czy inne rzeczy. Bo te rzeczy powinny zginąć z nas, być usunięte w krzyżu. Ale czy umiesz czynić dobro i czynisz je? Efekt tego, że człowiek wie, że to jest dobre, a nie czyni, jest to, że człowiek nadal czyni coś złego i nie nazywa tego grzechem. Człowiek nauczył się to nazywać swoim charakterem. Ja taki jestem, czy taka jestem. I tyle po prostu. Zobaczcie, że te złe charaktery, co wywołują? Zgorszenie. Te złe, stare charaktery funkcjonujące w Kościele wywołują zgorszenie. Powodują to, że ludzie gdzieś się zatrzymują, są osłabiani, doświadczając, o, taki stary chrześcijanin, taka stara chrześcijanka, takie rzeczy jeszcze robią? Jak to jest? To warto w ogóle się interesować Bogiem, skoro po tylu latach ich chrześcijaństwa oni są tacy uparci, tacy złośliwi potrafią być, tak się czepiać. To czy warto w ogóle, rozumiecie, słuchać Boga, skoro po tylu latach? Słyszeliście tę opowieść pewnego człowieka, który był synem misjonarzy. 50 lat byli misjonarzami, on był z nimi i ojciec umarł. Matka z nim wróciła z misji z powrotem do Stanów. I po jakimś czasie ten syn widział ją siedzącą ciągle przed telewizją i wtedy powiedział, jeśli Bóg po 50 latach służby doprowadza do takiego stanu człowieka, że ten kończy przed telewizją, to ja nie chcę znać tego Boga. Co zrobiła ta matka? Zgorszyła swego syna. A więc chodzi o to, żeby ludzie to zrozumieli, że im dłużej jesteśmy chrześcijanami, tym łatwiej możemy kogoś zgorszyć. Bo młody chrześcijan czy chrześcijanka nie zgorszą nikogo, bo ludzie wiedzą, że normalne jest, że ci ludzie się przecież oczyszczają dopiero z tych rzeczy. Uczą się pozbywać złych rzeczy. Ale długo żyjący chrześcijanie, którzy o sobie już mogą powiedzieć, a już jestem ileś lat wierzącym, wierzącą, wtedy jeszcze bardziej jesteś w niebezpieczeństwie, że możesz kogoś gorszyć swoim ja, swoim charakterem, swoją upartością, swoją zawziętością, swoją niechęcią do jedności, chodzenia własnymi prywatnymi drogami. Bo jeśli taki Bóg zajmuje się tobą i ten Bóg się zajmuje mną, jeśli on mnie po iluś latach mojego gorliwego modlenia się, szukania doprowadzi do twojego stanu, to bez sensu jest w ogóle szukać tego Boga. Do takiego myślenia dochodzą ludzie patrząc na starych wierzących. Po co? Skoro się kończy i tak na grzechu, skoro się kończy i tak na świecie, skoro i tak ten Chrystus tylko jest potrzebny do zgromadzeń, ale do życia nieprzydatny jest w ogóle. To po co starać się? Po co zapierać się samego siebie? Po co znosić te przeciwności? Po co znosić to, że w firmie ktoś się ze mnie śmieje? Że moja żona, czy mąż, czy dzieci się ze mnie śmieją? Po co, skoro i tak to się kończy tym, że wrócę do tego świata i będę żył, tylko będę się wtedy nazywał, że ten świat zginie, a ja nie, bo jestem chrześcijaninem czy chrześcijanką. Tak umieją ci starzy mówić. My to jesteśmy zbawieni, bo my przyjęliśmy Jezusa, a świat nie przyjął. A więc zginie. Co to znaczy przyjąć Jezusa? Już mówiliśmy sobie i to jest napisane w Biblii. To jest przyjmujesz Jego życie i to życie czyni cię innym człowiekiem. To nie jest to, że wizualizujesz czy pozytywnie wyznajesz. On musi wkroczyć w to życie i przejąć je na własność. A więc widzimy, że Pan Jezus mówi o tym, że pośród tego świata będą żyli tacy i tacy ludzie i że jedni będą starali się, dążyli, usiłowali,
poddawali się Bogu, żeby życie ich było przemieniane na obraz Bożego Syna, drudzy zaś będą usatysfakcjonowani samymi sobą. Pszenica zawsze ma w sobie, w cudzysłowie mówiąc, kod genetyczny, być jak Chrystus. Choćby nawet przeciwności były, choćby nawet widać było, że coś jest nie tak, to pszenica chce być jak Chrystus. To jest w nią wpisane. Konkol nie musi. Konkolowi wystarczy, że rośnie między pszenicą i jest fajnie. Na tym samym polu rośniemy, mówi konkol. Jesteśmy tak samo zbawieni, tak samo uratowani. Pan Jezus mówi nie. Ci, którzy popełniają nieprawość, będą wyrzuceni. Jest wielka, wspaniała, radosna nowina dla nas, że Bóg dał nam drogę powrotu do siebie. Jest to droga przez krzyż, przez oczyszczenie, przez przyjęcie dobra i życia w tym. I tylko tą jedną drogą można do Niego wrócić i zostać z Nim na wieczność. Wszystkie inne drogi prowadzą do Niego, ale nie ma tam oczyszczenia. Ludzie staną przed Bogiem po to, żeby być osądzeni i skazani. Tylko na tej jednej drodze ludzie uświęcają się i oczyszczają się, bo wiedzą, przed kim staną. Wiedzą, że Bóg jest święty. Którzy idą przez ciało Chrystusa, oni wiedzą, że Bóg jest święty, bo cały czas ta droga im to mówi, bo ona jest święta, tak? A jeśli się idzie drogą nieświętą, to się idzie przed jakiego Boga? Przed Boga, który jest sędzią, który osądzi życie i powie, nie mogę cię wziąć, ponieważ pozostawałeś w bezprawiu. Pozostawałaś w bezprawiu. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo ludzie powiedzą, no przecież myśmy wiedzieli o Chrystusie, wiedzieliśmy, że On jest świętą drogą. Dlaczego żeśmy tak głupio uznali, że można iść inaczej i też być zbawionym? Wtedy ludzie dopiero będą wiedzieć, jak się dali zwieść i oszukać. Jak został im tam odebrany instynkt życia, instynkt oddawania się temu, co potrzebne jest, żeby stanąć przed Bogiem czystym będąc, świętym. Przecież my wiemy, że idziemy przed oblicze Boga Świętego stanąć. Wiedząc o tym, co robimy tu na ziemi, wiedząc, że idziemy przed Jego święte oblicze, co robimy? Pszenica oczyszcza się, bo chce być czysta, wie, że On jest czysty, Jego wzrok jest doskonały, przepatrzy wszystko. Pszenica wie, że go nie oszukasz, że go nie podejdziesz. Pszenica wie, że on rozsądzi to dlatego, że nie chce mieć wieczności już nigdy żadnego grzesznika. Pszenica boi się go. Zobaczcie, kiedy patrzysz na pierwsze nasiono, z którego rośnie pszenica i patrzysz na to nasiono, to możesz zobaczyć, że pszenica rosnąca z tego nasienia będzie przeżywała dokładnie to samo. W Hebrajczyków w 5 rozdziale czytamy od 7 wiersza. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla pobożności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Tak jest pierwsze ziarno i taka będzie też pszenica z tego ziarna. Ma świadomość Boga. Wie, że Bóg jest święty. Wie, że przed Bogiem musisz być w posłuszeństwie. Wie, że nie możesz lekceważyć Jego rozkazów, bo zginiesz. Chociaż był synem. Wiedział, że musi być posłusznym. A nie, ja przyszedłem z nieba, to tak jakbym nawet coś nie zrobił dokładnie, to i tak wrócę, Ojcze, prawda? Wiedział, że musi być posłusznym. Pszenico, ty wiesz, że masz być posłuszną, bo posłuszeństwo twoje pochodzi z pierwszego nasienia. Jakie nasienie, taki owoc. Wszyscy podobni do niego. Jak można to stracić? Wystarczy być oszukanym przez diabła. Bo są też wszczepione w winorośla gałązki, które nie trwają w Chrystusie, nie trzymają się go ustawicznie,
przestają poddawać się wpływowi Jego i po jakimś czasie usychają i te ojciec odetnie. A więc można być nawet wszczepionym i być odciętym. Dlatego, że człowiek przestał zwracać uwagę, po co jest wszczepiony, co chce Bóg przez wszczepienie swego Syna osiągnąć z każdym z nas, jaki owoc chce on tam osiągnąć. I człowiek może o tym zapomnieć, po co jest chrześcijaninem czy chrześcijanką i zacząć żyć swoim jakimś takim życiem, dryfować gdzieś tam po oceanach świata, zamiast płynąć w mocy Bożego Syna i nie być jak ten, który się poddaje bezbożności. Ale widzimy, że sprawa jest bardzo ważna i bardzo ważne jest to, żebyśmy sprawdzili, czy my mamy zakończone sprawy starego życia, czy my mamy swoją śmierć już w sobie, nosimy śmierć. Umarliśmy dla świata, dla grzechu, umarliśmy dla samych siebie, dla własnych idei, żeby żyć dla Pana. Czy już mamy tą sprawę? Własnej śmierci. Czy odżywamy sobie i chodzimy po swojemu, po tym świecie, a później, o, powinno się być naprawdę martwym. Tak nie idzie. Musimy codziennie być martwi, żeby być żywi. Coraz więcej ludzi jest, którzy myślą, że są żywi, a tak naprawdę są martwi dla Boga. Bóg nie może przez nich okazywać swojej chwały, swojego majestatu, swojej wielkości, swojej miłości, swojej wierności, swojej uczciwości. Dalej ojciec tego świata okazuje to, kim jest. A więc widzimy, że Pan Jezus wyraźnie określił i On jako pierwszy nasiono dokładnie tak żył. Nikt nie może powiedzieć, że kiedykolwiek zgrzeszył. Nikt nie może powiedzieć o tym, ponieważ nigdy nie zgrzeszył. I może pomóc nam, abyśmy nowe życie prowadzili. A więc chodzi o to, żebyśmy prawdziwie nie dali się ogłupić i nie myśleli sobie, że chrześcijańskie życie to jest jakieś życie. To nie jest jakieś, to jest życie z tego nasienia wzięte. To jest życie oddane woli Ojca. To jest życie, w którym Ty wołasz i nie pozwolisz, żeby Twoje życie było zagubione. Ty chcesz żyć dzięki Bogu, ponieważ Twój pierwszy, którego pochodzisz, żył według woli Bożej. I wierzy do Niego, Ojciec będzie Ci upodabniać, będzie dawać Ci wzrost. To jest tak, jak powstaje człowiek. Gołym okiem nie zobaczyłbyś tego człowieka, ale on tam jest. Wszystko już tam jest. I to jest jakaś tam setna milimetra, a tam już jest cały człowiek. I teraz z tej setnej milimetra urośnie taki facet dwumetrowy, albo 1,50 m, albo taka kobieta wyższa, niższa. Ale zobaczcie, jaki to jest wzrost. Z setnej milimetra do 1,80 m. Jaki to jest przyrost? Ilukrotny to jest wzrost? Może sobie przeliczysz. Chrześcijaninie, czy tak wygląda Twój duchowy wzrost, chrześcijanko? Czy to jest dalej mikro, milimetr? Że mało kto widzi nawet Twoje chrześcijaństwo. Czy ono jest widoczne coraz bardziej i bardziej, tak jak było widoczne w Chrystusie? To jest ważne, bo gdyby nie było ważne, to Bóg by o tym nie mówił. A więc chodzi o to, żebyśmy wzrastali, coraz bardziej wzrastali i pilnowali się Pana, bo o to tu chodzi, abyśmy byli sobie bliscy w Chrystusie. Chodzi o to, żeby nie znalezionym być głupcem, który zaniedbał swoje chrześcijańskie życie, czy zaniedbała, i później raptem stał przed Bogiem i oni mieli. Chodzi o to, żeby walczyć i wygrać. Chodzi o to, żebyśmy sobie pomogli w tej bitwie, żebyśmy wspierali się. A więc chodzi o to, żebyśmy nie zginęli z Biblią, ale się uratowali z Biblią. Uratowali się, czytając to słowo i kosztując, jak dobry jest Pan. Wiemy więc, że On nie pozwoli, żeby w Jego Królestwie pozostała jakakolwiek nieprawość. Jakakolwiek nieprawość nie pozwoli. Jeśli nie masz miłości bratniej, to jest nieprawość. Jeśli nie masz miłości siostrzanej, to jest nieprawość. Jeśli nie lgniesz sercem do innych w Chrystusie, to jest nieprawość. Jeśli chodzisz własnymi swoimi dróżkami i później robisz wielkie oczy, gdy mówią
o jedności, o chodzeniu w jedności. To jest nieprawość. Jezus się o to modlił. Musisz mieć normalne ciągnięcia życiowe Chrystusa. Musi w tobie działać ten sam duch, przez którego Chrystus uwalniał ludzi, wyzwalał. Ten sam duch chce napełniać wszystkie jego członki, członki Chrystusowe. A więc widzimy, że sprawa jest bardzo ważna i nie możemy tutaj zlekceważyć niczego w tym, co doświadczamy. Musimy wszystko spenetrować i zobaczyć, aby nie stanąć przed Bogiem w zły sposób, tak? Bo mamy świadomość, że On jest święty, a wszystko, co nie jest podobne do Jego Syna, jest nieświęte. A więc usuwamy to, co jest niepodobne do Jego Syna, bo to jest nieświęte. Dlatego wiemy, że Jezus pewnych rzeczy nigdy by nie zrobił, które ludzie wierzący robią i mówią, że przecież mi to wolno. Jezus nigdy by tego nie zrobił, bo nie po to. Przyszedł pokazać nam, jak mamy żyć, żeby później zgubić nas, tylko pokazać nam, jak żyć, żeby dotrzeć do wieczności. W różnych miejscach czytamy o tym, kiedy Jezus mówi, że przyjdą do Niego, będą mówić: Panie, Panie, a Jezus powie: nie znam was. I co z tego? Zobaczcie, że to jest napisane w Biblii. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie prawie. A wielu ludzi może to czytać, wielu ludzi czyta Biblię. I przejść nad tym i pomyśleć: a to nie do mnie, to do kogoś innego. Ale na czym to człowiek opiera? Na własnej wizji. Nie na Słowie Bożym. Bo jeśli człowiek jest rozumiejący, co mówi Jezus, to ten człowiek zacznie patrzeć. Panie, czy coś takiego jest we mnie? I nie chodzi o głupie doszukiwanie się. Chodzi mi o trzeźwe spojrzenie. I raptem człowiek widzi: a tu jestem taki uparty. Nie uginam się. Stawiam na swoim. Panie, to jest nieprawość. Musi to się skończyć. I wtedy to podlega krzyżowi. Bo jeśli mijam słowa Jezusa i myślę sobie: a to chyba o innych, to najprawdopodobniej to jest o mnie. A więc chodzi o to, że czytamy Biblię, żeby sprawdzić. Biblia jest lustrem, które pozwala nam sprawdzić. A dzisiaj jest tak strasznie trudno, ponieważ ludzie nawet patrząc w Biblię i tak widzą to, co chcą. Nie to, co mówi Biblia, tylko to, co chcą widzieć oczy. Nie patrzą według słowa, tylko patrzą według własnego wyobrażenia słowa. I są oszukani. Jeśli Słowo Boże rzeczywiście do mnie i do ciebie dociera, to ono nam pokazuje rzeczywistość. I z tą rzeczywistością musimy stanąć przed Bogiem. I wtedy wiemy, Bóg jest święty. Nie mogę stanąć, jeśli to jest zła rzeczywistość. Jeśli to mnie osądzi i będę musiał być wyrzuconym. Nie chcę stanąć, boję się stanąć tak przed Bogiem. Dlatego się oczyszczę z tego, póki jeszcze mam możliwość. Nie będę chodził drogami bezbożnych. Zbyt długo przebywałem pośród namiotów bezbożnych i przesiąkłem tą zgnilizną myślenia, że mogę sobie na to pozwolić. Że mogę żyć w ten sposób i też będzie dobrze. Jestem przesiąknięty patrzeniem na Chrystusa i widzę, jak On żyje. I wiem, że tylko to życie, w tym życiu jedynie Ojciec miał upodobanie. A więc dzisiaj jest wielka bitwa o to, żeby wyrwać człowieka z tego marzeniowego, wyobrażeniowego chrześcijaństwa. Żeby człowiek zobaczył w trzeźwy, czysty sposób, kim jestem dzisiaj, co robię, dla kogo to robię i czy tu jest Chrystus, czy w tym jest Chrystus. Bo kiedy stanę i odpowiem za to, że nie dałem mu miejsca w swoim życiu, czy nie dałam miejsca w swoim życiu, wolę uniżyć się, wolę się poddać inspekcji słowa, niż zamknąć drzwi i powiedzieć: ze mną wszystko dobrze. Niech mnie spenetruje, niech przeniknie mnie to słowo, niech przejdzie przez moje duszę, przez moje nerki, przez moje serce, przez mój umysł, niech przeniknie mnie i niech odkryje wszystko, co jest nieprawdziwe wobec Boga i niech to zginie, bo zależy mi na tym, żeby dotrzeć do wieczności. Mam pragnienie życia i to wiecznego. Nie zależy mi tylko, żeby udać chrześcijanina czy chrześcijanki i żeby ludzie powiedzieli: o, całkiem taki znośny brat, znośna siostra. Chodzi o to: Panie, przenikaj mnie i pomóż mi, gdy otwieram usta,
mówić to, co jest potrzebne, a nie to, co sobie chcę. Słowo Boże mówi, jeśli okazałeś się wierny w małych sprawach, On powierzy ci większe, dalsze. A jeśli nie, to któż ci to powierzy? Czy mówi prawdę? Prawdę mówi. A więc okazujmy się wierni w tych małych, abyśmy dostali następne dla Jego chwały. Grzech ma tak olbrzymie znaczenie dla Pana Jezusa Chrystusa, że On ucząc w 18 rozdziale Mateusza mówi w ten sposób. A jeśli by, od 15 wiersza, a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. On, król, mówi w moim królestwie, nie chcę grzechu. I wy musicie się o to troszczyć. Musicie się troszczyć o to, by eliminować grzech. Pamiętamy, co w Biblii jest napisane, co czytałem też w czwartek. Zacznij od świątyni. Tych, którzy czynili bezprawie. I usuń. Przed przybytkiem. Usuń. Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nie chce, żeby Jego dzieci grzeszyły, bo Słowo Boże mówi, kto grzeszy, z diabła jest. Dzieci Boże nie grzeszą, gdyż nasienie, z którego pochodzimy, jest święte. A więc chodzi o to, żebyśmy o tym zawsze pamiętali. Diabeł chce, żebyśmy w zapomnienie puścili świętość Chrystusa, ale za to dobrze pamiętali, jak można sobie pozwalać żyć po swojemu. Jak się fajnie żyło, kiedy można było żyć jak ja chcę, a nie jak Bóg chce. I człowiek wchodzi w bunt i żyje po swojemu. Jezus mówi, żaden buntownik nie wejdzie do Jego wieczności. A więc grzech jest ohydą i należy go oczyszczać. Dlatego nam musimy pracować nad tym, żeby te najmniejsze rzeczy były oczyszczone, bo grzech rodzi grzech, grzech rodzi śmierć i to idzie później dalej. I dziwimy się, dlaczego tylu martwych chrześcijan jest, którzy nie mają świętego zadowolenia, świętego życia, uczciwości wobec braci i sióstr, chodzenia razem, w jedności, tylko stale kolebią i kolebią gdzieś tam. Nie chcą przyjąć Jezusa takim, jakim On jest. Nie chcą oddać Mu swego życia. Chcą mieć Jezusa w swój własny sposób i dlatego są tacy nadal, po iluś latach nawet chrześcijaństwa. Nie boją się Boga tak, żeby ugiąć się przed Nim. Słowo Boże mówi, że jeśli nie będziemy miłować prawdy, to On pośle na nas obłęd. Człowiek się tam za wiele tym nie przejmuje. Już jest w obłędzie. Księga Jeremiasza, 5 rozdział, od 21 wiersza. Słuchajcie tego, ludu głupi i nierozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan, i nie drżycie przed moim obliczem? Rozumiecie, dzisiaj często się mówi, Boga nie wolno się bać. A Bóg mówi sam, czy nie ma was bojaźni przede mną? Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny, wieczystą zaporę, której przebyć nie może i choć się burzy, jednak jej nie przemoże, choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć. Lecz ten lud ma serce krnobrne i przekorne, odstąpili i odeszli i nie pomyśleli w swoim sercu, bójmy się Pana naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego.
gdyż w moim ludzie są bezbożni, którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy, zastawiają zgubne sidła, aby łapać ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia, dlatego stali się możni i bogaci. Są otyli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego. Nie dbają o prawo, o sprawę sieroty, aby się jej dobrze wiodło. Nie bronią prawa ubogich. Co za to, czy za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy się to skończy? Bóg mówi, zobaczcie. I to dzisiaj też mamy. Tak właśnie żyją ludzie. Fałszywi prorocy, fałszywi kapłanie mówią im różne rzeczy fajne, mamią ich, pocieszają ich. Nie będzie źle. A Bóg mówi, co zrobicie, gdy staniecie przede mną? I wtedy dowiecie się, że zło zawsze jest złem. Nie może być uświęcone i wkroczyć do wieczności. Zło zawsze jest złem. Musi być oczyszczone, odrzucone. Nie ma świętych grzeszników i nieświętych grzeszników. Wszyscy grzesznicy są nieświęci. A więc Bóg mówi, czy nie ma bojaźni? Dlaczego nie ma bojaźni przede mną, skoro jestem Bogiem, który stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne, niewidzialne? Czy chcesz się spoufalać ze swoim Bogiem, mówi Bóg? Czy raczej nie będziesz drżeniem i bojaźnią sprawować zbawienia, które dostałeś ode mnie z łaski? Zobaczcie, jakie ważne rzeczy. I chodzi o to, żeby naprawdę to zrozumieć, żeby zacząć szukać z sobą relacji, prawdziwych relacji, żeby szukać tego, co buduje, żeby dążyć do tego, żeby otwierać serce ku temu. Nie, żeby kolejny raz być nakłanianym czy nakłanianą, słuchaj, no musisz żyć inaczej, musisz, przecież Pan Jezus powiedział, po miłości wzajemnej, po czystych relacjach, po lgnięciu do siebie nawzajem, po społeczności, w jaki sposób oni są ze sobą, oczyszczeni krwią Jezusa. Jezus powiedział, że Mateusza też czytamy, że ich nauczyciele zmienili Słowo Boże na ludzkie i tak nauczają. Po co dać się oszukać ludziom, skoro możemy słuchać Boga, uratować się? Przecież to nie chodzi o to, żebyś jak dziecko zachowywał się. Tylko masz się zachowywać już jak dojrzały, który zdaje sobie sprawę, że to jest twoja sprawa. Ty staniesz przed Bogiem, każdy za siebie zda sprawę przed Bogiem. I chodzi o to, żeby stanąć przed Bogiem i być gotowym na to spotkanie dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki pracy Jezusa w nas. W Jezusie zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, abyśmy je czynili. Zobaczcie, czy one są, jak one wyglądają, ile ich jest. Z iloma staniemy przed Bogiem. I On określił, jakie to są uczynki. To są uczynki Jego Syna. Nie nasze, tylko Jego Syna w nas. A więc tylko te uczynki, które Jezus Chrystus czynił i czyni, są święte. I tylko one są gwarancją naszego wejścia do wieczności. Bo tak Słowo Boże mówi, ci, którzy dążą do dobrych uczynków, ci dostaną od Boga wszystko, co potrzebne, aby czyniąc je, byli znalezieni jako gotowi, aby stanąć przed obliczem Bożym, jako nie tylko ci, którzy słuchali, ale ci, którzy wykonywali to, co słuchali. Chwała Bogu, że Bóg jest takim prawdziwym Bogiem. Chwała Bogu, że nie musimy głosić sobie wspaniałych, wzniosłych kazań. Chwała Bogu, że możemy mówić o tym, co jest potrzebne, tobie i mnie. Musisz przeżyć rewolucję złamania twojego buntowniczego ja. To przeszkadza najbardziej rozwijać się temu, co pańskie, co wieczne.
Twój zbuntowany, stary człowieczek stawia się, zawsze będzie się stawiać. Jak nie umrze na krzyżu, to będzie się stawiać, stale będzie się stawiać i stale będzie miał swoje zdanie na temat, jak powinien wyglądać Kościół. Ale jak umarłeś, to już masz tylko jedno zdanie, czy umarłaś. Kościół ma wyglądać tak, jak chce Chrystus. I cieszysz się z tego, że jesteś cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie doklejką, ale cząstką Jego ciała, w której każdej cząstce działa ten sam Duch Święty. Ten sam instynkt życia jest w każdej cząstce. I to samo pragnienie jest w każdej cząstce. I to samo wykonanie jest w każdej cząstce. Bo wszystkie pochodzą z tego jednego. Czy chcesz to oglądać? Czy chcesz tak żyć? Czy chcesz być częścią tego obrazu dla innych ludzi? Wraz z innymi. Żeby mogli zobaczyć, że Chrystus tutaj był. Czy chcesz pozostać sobą i stanąć kiedyś przed Nim i usłyszeć, nie znam Cię i nigdy Cię nie znałem, bo nie chciałeś dać mi miejsca w sobie. Lepiej się ugiąć i lepiej poddawać się Panu i szukać Jego oblicza i wołać do Niego i poddawać się Mu. On potrafi pomóc. Tylko trzeba zobaczyć to i zrozumieć. Jego nie interesuje jakieś tam chrześcijaństwo. Jego interesuje chrześcijaństwo według jego formatu. Tylko to go interesuje. Nasze pomysły na chrześcijaństwo jego w ogóle nie interesują. Możemy sobie je realizować i tak będziemy wyrzuceni precz, bo one się nie nadają. Tylko jedno, ta myśl, ten plan Boży. Wszyscy mają być na podobieństwo mojego Syna. Wszyscy mają mieć życie z mojego Syna. I wszyscy mają żyć każdym słowem, tak jak mój Syn. Mają tego się uczyć w codzienności i między sobą. Mają się tego uczyć nawzajem. Miłość to jest posłuszeństwo, tak Słowo Boże mówi. Miłość to nie są wzniosłe uczucia, uśmiechy, to też, ale najpierw jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. To jest miłość. Miłość naprawdę poznaje się po posłuszeństwie. Chociaż też jest miła, uprzejma, łagodna, wierna, ale najpierw posłuszne. Trwajmy w tym posłuszeństwie. Pamiętajmy, że każdy z nas przed sądem Chrystusowym stanąć musi i każdy z nas musi zdać sprawę za uczynki dokonane w ciele, dobre czy też złe. A więc każdy z nas stanie przed Chrystusem, tylko że jedni zostaną, drudzy będą odrzuceni. Pan Jezus też to w Ewangelii Mateusza jest zapisane, powiedział o tym sądzie, kiedy będą kozły po lewicy, owce po prawicy i On rozsądzi wtedy. Jednych weźmie do siebie, drugich odrzuci. Mówimy o najbardziej poważnych rzeczach, jakiekolwiek są na tej ziemi, chociaż one są pod takimi prostymi rzeczami przedstawione. To są najważniejsze sprawy naszego ziemskiego życia. My musimy mieć świadomość, że Jezus mówi prawdę. Gdzie jesteś? Po stronie kozłów, upartych, czy po stronie owiec, słuchających głosu pasterza i idących za Nim? Stawiasz na swoim, czy na Chrystusie? Tylko na Nim ostoisz. Kto stawia na swoim, będzie musiał zobaczyć, jak to się rujnuje. Słowo Boże mówi do mnie i do Ciebie bardzo wyraźnie, że ci, którzy chcą być z Panem, muszą pamiętać o tym, że bez uświęcenia nie jesteśmy w stanie stanąć i zostać z Nim na zawsze. Uświęcanie jest normalną rzeczą w życiu naszym. Chwała Bogu. Wiecie, jak dobrze mieć do czynienia z ludźmi, którzy mają rozum, którzy mogą myśleć i mogą zdawać sobie sprawę, że to jest nasza wspólna sprawa. Pomóc sobie, nie przeszkadzać. Mówić sobie prawdę w ten sposób, żeby każdy zdał sobie sprawę, że prawda ma nas wyswobodzić, żeby się nie bronić przed prawdą Bożych słów. Udając, że a ja nie jestem taki zły, czy nie taka zła. Jeśli Słowo Boże mówisz, że jestem, to jestem i koniec. Słowo Boże mówi, kto nie zbiera, co robi? Ale my tak nie uważamy po ludzku. My uważamy, że my nic złego nie robimy. Ja nikomu nic złego nie zrobiłem. A Jezus mówi, już robiłeś pełno złego, bo nie robiłeś dobrego. Ale mamy własną logikę myślenia i własną sprawiedliwość. Ja tam nikogo nie zabiłem.
A że nie lubię tego czy tamtego. Lepiej oprzeć się na sprawiedliwości Bożej i zobaczyć, jak ona nas ogląda, w jaki sposób ona nas ocenia. Poddać się, ponieważ Bóg jest z nami, aby nas uratować. List do Kolosan, 3 rozdział, od 17 wiersza będę czytał i później 23 do 25. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Cokolwiek czynimy, dla kogo mamy to czynić? Zacznijmy od tych najprostszych rzeczy. Od jedzenia, picia, ubierania się, wstawania porannego, kładzenia się spać. Potem idźmy dalej. Do niesienia pomocy, modlitwy za innymi, szukania rozwiązań Bożych, żeby komuś udzielić wsparcia, takiego jak chce Bóg. Pan Jezus uczy przez apostoła, nawet gdy jesz i pijesz, rób to dla Pana. Rób wszystko dla Jezusa. Nic nie rób, nie dla Niego. Cokolwiek robisz, rób dla Niego. Naucz się tego w codzienności. Wtedy ani jedna sekunda nie będzie zepsuta. Myśl zawsze o Nim. Nawet kiedy jesz i pijesz, myśl o Nim. Kiedy pracujesz, myśl o Nim. Kiedy uczysz się i myśl o Nim. Kiedy odpowiadasz komuś, myśl o Nim. Kiedy będziesz nieustannie myśleć o Nim, zawsze będziesz wiedzieć, że On jest z tobą przy tym, co robisz. Nigdy nie stracisz to, że On jest obecny. To cię powstrzyma przed czymś głupim, a doda ci sił, żeby zrobić to, co jest dobre, aby się Jemu podobać. Jeśli tylko zobaczysz, że to czynisz już nie w Jego duchu, natychmiast się zatrzymaj, wycofaj się, oczyść się, bo to jest złe. Jeśli będziesz wszystko w ten sposób podchodzić, wtedy Słowo Boże mówi, że unikniesz czynienia zła. Otworzysz się na czynienie dobra. Co chciałbyś, aby tobie uczyniono? Uczyń to drugiemu. Mówimy o chrześcijańskim pragnieniu, nie o ludzkim. A więc Słowo Boże uczy nas, żebyśmy w tych najmniejszych, codziennych sprawach czynili to dla Pana Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian, 10 rozdział, 31 wiersz. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Chwała Bogu. Nareszcie dla kogoś możemy to robić, kto zwróci na to uwagę. Za wszystko Mu dziękujcie. Bez ustanku się módlcie. Już umarliście, aby żyć tylko dla Niego. A więc wszystko czyńmy dla chwały Boga. Mąż żonie, żona mężowi, brat siostrze, siostra bratu, ojciec i matka dzieciom, dzieci ojcu i matce, pracodawcy pracownikom, pracownicy pracodawcom, rządzący rządzonym, rządzeni rządzącym. Wszyscy czyńmy sobie dobro Chrystusowe. Wszędzie, w pracy. Tak Słowo Boże mówi, mógłbym to czytać, Paweł to opisuje. Pracuj jak dla Pana, aby ten pracodawca, widząc to, uszanował. Nie po to, żeby się Jemu podobać, ale po to, żeby Panu się podobać, pracuj. Wtedy nie będziesz żył w grzechu Jego, ale będziesz dla Niego cennym, bo będzie wiedział, że Go nigdy nie oszukasz. Nigdy Go nie zwiedziesz, nie okradniesz. A więc ważne jest to, żeby mieć te uczynki. Przypowieści Salomona, 3 rozdział,
27 i 28 wiersz. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Nie mów do swego bliźniego, idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro, jeśli możesz to teraz uczynić. Gdzie to znajdujemy w Nowym Testamencie? Pierwszy list Jana. Jeśli mówisz, że miłujesz, a możesz pomóc, dlaczego nie pomożesz? To samo jest. Jeśli wiarę masz, a uczynków nie masz, co to za wiara? A więc jeśli możemy pomóc, to pomóżmy, ale jak pomóc? Jak Chrystus. Naśladujmy Chrystusa w pomaganiu innym. Galacjan 6:9. Niech duch otuchy wstąpi w nas i napełni nas ochota naśladowania Chrystusa. Taka święta, wspaniała determinacja. Naśladować Chrystusa. Mam ochotę w każdej chwili. Robić to, co On, mówić to, co On, czytać Boże Słowo, pozwolić, żeby ono przenikało moje serce, mój umysł, moje działanie. Słowo Jezusa niech mieszka we mnie obficie. Z obfitości serca, on powiedział, będą mówić moje usta. Chcę mieć obficie serce pełne Jego słowami, by moje usta zawsze wychwalały Jego, mojego Zbawiciela, mojego Odkupiciela. I 6, 9, 10 czytamy, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. O, to jest zupełna rewolucja. Odwrócenie sytuacji. My byśmy innym ludziom dobrze czynili bardziej niż domownikom wiary. Bo jak czynić domownikom wiary, skoro ten jest taki, ta jest taka, ten to, ten tamto, innym, jakich mało znam, to fajnie się robi, ale temu na pewno nie doceni nawet tego. I tak dalej, i tak dalej. A Słowo Boże mówi nie. Najpierw, najbardziej domownikom wiary. Tych, których znasz, o których wiesz prawie, że wszystko. Czyń dobro. Niech tu będzie twoje złamanie. Tak jak Pan Jezus umył uczniom nogi. Były to, jakie to były serca tych uczniów? No tchórze, zostawili go przecież. Pan Jezus wiedział, co oni zrobią, że nie ma w nich odwagi, ale później, jak ich widzimy, to są po prostu no, zupełnie. Jak widzę Piotra, kiedy czytam Ewangelię, a widzę Piotra, kiedy czytam jego listy, widzę zupełnie innego człowieka. Każdy z nich przeszedł przez śmierć, powstał do nowego życia. Dlatego zupełnie inaczej się wypowiadają w Ewangeliach, a inaczej w listach. Zupełnie inne słowa padają. Piękne to jest przejście ze starego do nowego. Uwidocznione i dla nas przekazane. Pierwszy Tesaloniczan jeszcze. 5:15. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Sobie nawzajem i wszystkim. Do dzieła! No to jest pełno fajnej pracy. Rób to. Do dzieła. Przecież staniesz przed Bogiem i te uczynki będą świadczyć o tym, czy ugiąłeś się Chrystusowi przed Chrystusem, czy oddałeś Mu pierwszeństwo, oddałeś, czy nie. Czyńmy je z radością dla Pana. Myślmy o Nim. Niech dobro zniszczy zło. Bo jeśli będziemy tylko patrzeć na zło i oddawać złem za zło, to nic nie osiągniemy. Niech dobro zwycięży zło. Czyń to dla Pana. Nie pozwól, żeby zło będące w bracie czy siostrze skrępowało to dobro, którym Chrystus chce ciebie napełniać. Czyń dobro. Boże dobro. Nie oddawaj złem za zło. Wiele rzeczy jeszcze moglibyśmy omawiać z tych podstawowych, prostych spraw. Niech wielka zachęta, niech Boży Duch ogarnia nas i czyńmy to, co podoba się Bogu, gdyż On nie chce, żebyśmy zginęli. On chce nas uratować, chce, żebyśmy doszli do wieczności, ale my możemy zginąć, jeśli nie będziemy Go słuchać. Odpowiadamy
przed Nim osobiście, przed Chrystusem, za to, co świat zobaczy w nas. My odpowiadamy osobiście przed Chrystusem. Kogo świat zobaczy w nas? Bo nie wystarczy, wiecie, oni robili tak samo. Mówili Słowo Boże i tak dalej, a czynili ludźmi gorszymi niż byli wcześniej. Chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli Chrystusa działającego. Uczciwość, wierność, prawość. Żeby zobaczyli, że ty byle jak nic nie zrobisz. Ty wszystko robisz dla Pana. Musimy rozumieć też Boże Słowo. To nie chodzi o perfekcjonizm. Chodzi o to, żeby czynić to z serca dla Pana, w miłości do Niego. Bo człowiek może wejść, że będzie chodzić tak koło siebie, że nigdy nie będzie miał czasu, by zrobić coś dla kogoś. Czyńmy to. Co miłe jest Panu, niech serce nasze będą pełne Jego słów. Radujmy się, że mamy taką możliwość jeszcze. Ale też i odpowiadajmy tym. Zobaczcie, że jak się często gubią ludzie. Właśnie gubieniem jest to, że ludzie nie żyją dla innych, tylko żyją dla siebie. I za jakiś czas, nawet jak jest poruszone serce, ten człowiek znowuż wróci się do swojego marnowanego życia. Bo my mamy już żyć dla innych. Bo Chrystus żył tutaj dla mnie i dla ciebie. W chrześcijaństwie właśnie to, kiedy człowiek się koło siebie kręci, jest powodem tego, że ludzie giną w chrześcijaństwie. Ale jeśli masz serce, żeby interesować się innymi, jak Chrystus tobą, wtedy myślisz o innych, troszczysz się o innych. Chcesz, żeby byli zbawieni, zależy ci na nich. Nie chcesz dołączyć, aby się fajnie uśmiechać. Fajnie się śmieją, cieszą się sobą, bo tak naprawdę nie mówią sobie prawdy. A gdy mówisz im prawdę, to patrzą na ciebie dziwnie, myślą, o co chodzi, przecież nie jest tak źle. Źle jest, kiedy jest jeden grzech. Bardzo źle jest, kiedy jest jeden grzech. Jest bardzo źle, bo jeden grzech nie pozwoli ci wejść do wieczności. Jest bardzo źle. A ludzie mówią, nie jest tak źle. Jeden grzech zamyka drogę do wieczności. Jeśli to rozumiesz, to wiesz, że jest źle wtedy, kiedy jest jeden grzech chociaż i trzeba go oczyścić. A nie będziesz mówić, ale 99% to super człowiek. No jeden grzech tylko, Panie Boże, jeden grzech i nie wejdzie? Nie wejdzie. Musi być oczyszczony. Musi być usunięty. A jeśli zdajesz sobie sprawę, że niezbieranie jest grzechem, to zobacz, ile codziennie grzechów już masz popełnionych, nie zbierając dla Pana. Nie siejąc dla Pana, nie troszcząc się o dzieło Pańskie. Zaniedbując czas z powodu ludzi. Bo ludzie chcą coś, bo ludzie coś chcą, bo ludzie, bo dla ludzi trzeba. Bo przecież nie mogę ludzi potraktować w taki czy inny sposób. A zobacz, jak Pan Jezus traktował ludzi, jak szedł. Nie pozwolił się ściągnąć z tej drogi żadnemu człowiekowi. A wielu chrześcijan schodzi z drogi Bożej, przestają być czynnymi chrześcijanami, bo muszą okazywać przecież jakieś tam względy ludziom tego świata. Dobrze, żeby ludzie świata poznali, że jesteś dzieckiem Bożym, należysz do Niego i nigdy nie sprzedajesz swego pierworództwa. I takie może jeszcze ostatnie stwierdzenie, że nigdy Bogu nie chodziło o to, żebyśmy byli filozoficznie świętymi, ale rzeczywiście świętymi. Żebyśmy nie byli filozoficznie świętymi, tak sobie filozofię świętości rozwinęli w sobie, ale rzeczywiście oddzielonymi od świata. Od grzechu świata, od ciemności świata, od zła świata. Im bardziej to widzę, tym więcej postrzegam tego, jak musimy podejść do siebie w sposób bardzo poważny, ale w sposób Boży, bardzo poważny. Nie sposób taki, żeby zwalczać się, ale sposób taki, żeby sobie pomóc.
troszcząc się o siebie nawzajem. Nie irytuj się, gdy ktoś powie ci o szczególikach twojego życia, które są złe. Podziękuj, że ktoś pomaga ci zobaczyć coś z twojego życia, co nie nadaje się do wieczności. Jeśli rzeczywiście ten człowiek powiedział ci prawdę i w to jest grzechem, to jest bezprawie, podziękuj. Nie ścierajmy się ze sobą. Tak w małżeństwach ludzie zamiast rozmawiać ze sobą prawdziwie ścierają się i nic dobrego z tego nie wyjdzie. Umieć rozmawiać, umieć komunikować się, umieć dojść do tego, co jest prawdziwe, co wieczne i to zrobić. To jest bardzo ważna rzecz. Mieć mądrość z góry, która jest przede wszystkim co? Czysta, wierna, poddana Bogu. Wykorzystujmy to. Jeśli zobaczymy tylko, że wróg nas wciąga w gniew, jakąś zawiść, jakieś przykre słowa, które by chciał przez nas powiedzieć, zamknijmy buzię. Pozwólmy zgasić to, co rozpalił diabeł. Niech płonie tylko święty ogień dla Bożej chwały, abyśmy tylko mieli to, co jest miłe, co jest wierne Bogu. Nie jest to proste. Słowo Boże mówi, że większym bohaterem jest ten, który ugasi gniew w sobie, niż ten, który zdobywa miasto wroga, pełne żołnierzy w środku. Nie jest to łatwe, to znaczy Słowo Boże wie zawsze, co mówi. To jest bardzo trudne, ale jeśli to dokonasz kolejny raz, wtedy zobaczysz, jak potężny jest twój wódz, jak wspaniałe jest Boże Słowo. Niech Bóg będzie z tobą i ze mną. Pamiętaj tylko jedno. Nie bądź naiwnym, naiwną. Staniemy przed świętym Bogiem. On nie ma względu na osobę. Widzisz to na Jego Synie. Nie daj się oszukiwać diabłu. Nie oszukuj sam siebie, czy sama siebie. Bądź trzeźwy. Proś o trzeźwość Pana. Panie, dawaj mi trzeźwość, żebym nie wierzył kłamstwu, czy nie wierzyła, żebym wierzył prawdzie. Daj mi dotrzeć do celu. Wygrać. Być z Tobą teraz i na zawsze. Niech Pan będzie z Tobą i ze mną w tym. Amen.